Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadów, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Ten jak zawsze zaczynamy od omówienia sytuacji na rynku akcyjnym. No i podczas wczorajszej sesji na Wall Street niewiele się wydarzyło, praktycznie bez większej zmienności. Dzisiaj notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy nieznacznie osuwają się na południe, zatem utrzymują się takie lekko korekcyjne nastroje. Widać to także podczas początku handlu na starym kontynencie, gdzie DAX cofnął się do poziomu 17 tysięcy punktów. Jeśli chodzi o przebieg sesji w Azji, ten był mieszany. No, z jednej strony japońska giełda bardzo dobrze się zachowywała, bowiem drżało o blisko 3%. To oczywiście w dużej mierze przez słabość tamtejszej waluty po gołębich wypowiedziach przedstawicieli Banku Japonii. Para USDJPY dociera do 150 jenów za każdego dolara. No, to są tegoroczne maksima, generalnie najwyższe poziomy od listopada. Jeśli chodzi o handel w Chinach, no ten cały czas pozostaje zamknięty przez obchody nowego roku. Dzisiaj oczywiście w centrum uwagi uczestników rynku będą znajdowały się dane o amerykańskiej inflacji za styczeń. Mediana prognoz rynkowych wskazuje na spadek dynamiki cen, jeśli chodzi o wskaźnik CPI, do 2,9 z 3,3% na koniec 2023 roku. Jeśli te dane się potwierdzą, byłby to najniższy odczyt od marca 2021 roku. Oczywiście im niższe dane o inflacji, tym lepiej dla inwestorów na Wall Street, no ale pamiętajmy, że przedstawiciele Fedu odsunęli w czasie oczekiwanie dotyczące rozpoczęcia obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie praktycznie, jeśli chodzi o marzec, to te oczekiwania są bardzo nikłe. No, ale oczywiście, jeśli dane okażą się niższe od oczekiwań rynkowych, oczywiście będzie to bardzo silny impuls wzrostowy dla inwestorów na Wall Street, no ale wydaje mi się, że warunkiem koniecznym do utrzymania pozytywnego sentymentu, jeśli chodzi o amerykański rynek akcyjny, jest utrzymanie spadkowej trajektorii inflacji. Zatem nawet jeśli ten wskaźnik za styczeń byłby nieco wyższy od oczekiwań rynkowych, wcale by to tutaj nie przekreślało bardzo dobrze koniunktury na amerykańskim rynku akcyjnym, bo to zawdzięczamy w ostatnim czasie dobrymi danymi z realnej gospodarki oraz lepszymi od oczekiwań wynikami, jeśli chodzi o amerykańskie spółki. Te radzą sobie cały czas bardzo dobrze, no i z tego tytułu widzieliśmy nowe szczyty na Wall Street. Zatem jeśli chodzi o te dzisiejsze dane dotyczące inflacji, wydaje się, że ryzyka związane z nimi są asymetryczne w górę, no i de facto jakieś większe perturbacje na rynku mógłby tylko wywołać brak spadku inflacji, bo to tutaj podniosłoby larum, jeśli chodzi o politykę monetarną, że dalej ona musi być utrzymywana w restrykcyjnym obszarze, bo pojawiają się problemy z inflacją. Jeśli chodzi o sytuację na rynku walutowym, w oczekiwaniu na dzisiejsze dane euro-dolar pozostaje poniżej 1,08. Amerykańska waluta utrzymywała bardzo dobry kurs w ostatnich tygodniach. To oczywiście po tych danych z realnej gospodarki, które wpisywały się w scenariusz utrzymywania momentum wzrostowego na dość wysokim poziomie. Zatem oczywiście jeśli dane okazałyby się poniżej oczekiwań rynkowych, oczywiście dolar mógłby tutaj stracić z tego tytułu. Jeśli dane byłyby powyżej prognoz, no to oczywiście pozytywny impuls dla amerykańskiej waluty. Też potencjalnie najwyższych implikacji powinniśmy dopatrywać, jeśli chodzi o notowania złota, bo tutaj dzieje się niewiele w ostatnich tygodniach, cały czas konsolidacja, można powiedzieć, wije nudą, bo widzimy poziomy powyżej 2000 dolarów za jedną uncję, no ale spadek inflacji, to oczywiście im wyższy będzie spadek inflacji, tym większe oczekiwania na obniżki stóp procentowych, no i oczywiście bardziej pozytywny impuls dla notowań żółtego metalu. Jeśli dane zaskoczyły po wyższej stronie, to oczywiście może generować ryzyka zejścia poniżej 2000 dolarów za uncję. Na rynku ropy naftowej cały czas obserwujemy powrót do wzrostów, a baryłka WTI już jest blisko 78 dolarów. To oczywiście przez eskalację działań wojennych w Strefie Gazy i konflikt pomiędzy Izraelem a Hamasem.
generuje to cały czas wzrost ryzyk geopolitycznych, no i utrudnienie dostaw surowca, jeśli chodzi o tamten rejon świata. Na koniec złoty, który pozostaje cały czas bardzo stabilny, aczkolwiek notowania euro PLN na poziomie 4,32 w tym momencie, bardzo blisko ostatnich minimów. Dolar wygląda nieco lepiej, bo kosztuje ponad 4 zł, no ale dużo dzisiaj się wydarzy po godzinie 14. Spadek inflacji, wzrost oczekiwań, nacięcie stóp procentowych w wykonaniu Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, to oczywiście może być pozytywny impuls dla złotego. No jeśli by się zmaterializował taki scenariusz, jak najbardziej możemy widzieć nowe minima, jeśli chodzi o notowania euro PLN. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję, jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.